Jedziemy z nowym nabytkiem na rozładunek. Panem kierowcą. Pan kierowca wcześniej dojechał, tu będzie na prawo. Tutaj. Tak. Tu jest plac, miejsce i tak na szybko. No bo mieliśmy przyjechać tam na podwórko, ale ciężko było, bo kurczę zagracone jest całe, no nie? A pewnie pan z gabarytem, tak jak myślałem. Tak, niech pan. Albo tu niech sobie pan stanie na wprost, podjedziemy kopareczką i zaczynamy rozładunek. Czekamy na Mateusza jeszcze. Już jedzie 60. Proszę bardzo, rozładowujemy kopareczką. Ale jest z towaru, patrzcie panowie i panie. To wszystko pan kierowca ma dzisiaj do rozwiezienia. Dzisiaj ma twarde zadanie. 8 sztuk trzeba zawieźć. Dobra. Ściągamy. Przepryskiwacz jest... Rafał, może widłami byś machnął? Byłoby lepiej. Za górę. Będzie lepiej, wiesz, bo tak to może nie podejść. Ładuj. Nowy nabytek w końcu dojechał. Także trzymaliśmy was trochę niepewności. A to są, nie są sprężyny czasem. Zobacz, jaka fajna opcja. Zatrzaskowane tak. O, widziałeś? To są sprężynki chyba tu na sam koniec. Tak. Żeby, że... Po ziemi, żeby nie jechało, nie? Żeby nie dobijało do pola. Tak. Chyba, no zaraz będziemy testować. Będziemy patrzeć. Kurwa, ciężkie to, to powiem ci. Waży to chlanca. Uważaj na przewód. Nie, dobrze, wszystko jest. O, no taka sztywna jest. Na sprężynie. Ja pierdzielę. Czekaj, gdzie to? Ale zobacz, jak fajnie ona jest zrobiona. Tak, wkręcę się tam chyba. To mi się wydaje. No tak się wydaje, że tam. Nie bujaj, Piotruś. Nie, tu coś nie chce się otworzyć, to pyta. Zresztą jest instrukcja. Ale to musi chyba... Ta kurwa się ta instrukcja, pań! Ale zobacz, jak fajnie jest belka zrobiona, że ona jest trochę podwyższona ta ostatnia część, żeby wiesz, równa była, nie? No to tak jak to my tam robimy. Takie płaskowniki robiliśmy. Kapie tu z tego, sieweczki. Przyjechał opryskiwacz do nas. 600 litrów. 600 litrów, co jeszcze mogę powiedzieć? Stałociśnieniowy, belka 12 z hydrauliczną, z hydraulicznym poziomowaniem. Firmy Biarcki. Pompa 120 litrów wydajności. Jest sprzęcik, powiem wam. Jest. Właśnie teraz go przetestujemy, hydraulikę przetestujemy. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. A to musi być. Co mówisz? No. Przetestujemy, zobaczymy, co to będzie. W końcu będą. Pierwszy raz będą wykorzystane wyjścia hydrauliczne. Wszystkie, znaczy para wyjść. Pilnuj tak. U Rafała żeśmy go zdemontowali koparką. Zobacz, jak fajnie pływa sobie. Elegancko? Pokaż jak. Tylko na razie siła. Łow, lekko. Leciutko, no. Dobra, niech będzie u góry, nie? Żeby nie walnęło, bo nie wiem w jaką stronę będzie to działać. Nie szybko!
węże. Teraz kukurydzę i rzepak można pryskać. Teraz dawaj ten, spróbuj. Ale się ten, trzeba zamontować dławik, bo się ramiona zaraz wyjesz. Masz całą konstrukcją gibie. Wiesz, mały siłownik jest, jest duży wydatek tego. Z pompy. No. Duże ciśnienie idzie z pompy też i dlatego. O, jak tylko, tylko. A w drugą stronę dasz radę tak tylko, tylko? O. A w drugą stronę tak delikatnie? Od razu szarpie. No. O. A to jest jeszcze, wiesz co? A to jest jeszcze układ za powietrzem. Może, bo tak wiesz, szarpie. Bo jak wiesz, dam dźwignię, to pompę jeszcze... słychać jak idzie, a jeszcze a siłownik szarpnie. A jest mało, tak. Ale w drugą stronę płynnie, fajnie idzie. No ładnie. Rzepak czy coś, nie? Może rzepak, możemy rzepak siać. Coś chyba pójdzie próba w tym roku rzepaku. Jedną jednostkę się kupi i pójdzie. A tak to na sprężynie się buje. Pójdzie. Fajnie se pracuje. Bo wiesz, tak to była sztywna, nie? No. A bo tak. Na tych gumach pracuje. Bo to się głównie trzyma tej lince, zobacz, widzisz? Na linka... Ale patrz, bo tu się skręca. Ciska się, żeby tu nie... Żeby tu się poluzuje, czy jak to tam... Nie, do podnoszenia. Wiesz, co by trzeba było? Dławik zamontować. No, na węże. Na węże, musiałby być dławik, bo bije o to. Teraz kukurydzę i rzepak można pryskać. No, bije o ten. Teraz dawaj. Siłownik jest, jest duży wydatek tego oleju i szybko daje. O, jak tylko, tylko. Albo jest jeszcze, wiesz co, albo jest jeszcze układ zapowietrzony. Może, bo tak wiesz. Bo szarpie, bo jak ja już dam dźwignię, to jeszcze nie idzie. Idzie, a jeszcze a jest mało, szarpie. A jest mało ten. Ale drugą stronę płynie fajnie. No teraz to można, kurde, pryskać wysoko. Rzepak czy coś, nie? Może no. Zapach, możemy rzepak siać. No, może chyba pójdzie próba w tym roku rzepaku. To chyba... Jedną jednostkę się kupi i pójdzie... Pójdzie... Fajnie zapracuje. No wiesz, jak to była sztywna, nie? No. A, bo patrz. A tutaj? A nie, tutaj jest okej. Okay, bo to jest... Bo to musi tak być. Na tych gumach pracuje. Na tych gumach pracuje, no. To się głównie trzyma tej lince, zobacz, widzisz? Bo tu, ale patrz, bo tu się skręca to. Ściska się, żeby tu nie... Żeby to się poluzowuje, czy jak to się tam...
zwie, do żeby podnoszenia. To do podnoszenia i tu ściska ci, a wtedy tylko ci pracuje belka. Wiesz o co chodzi? Wiem. Chyba, nie wiem. To wychodzi, a tu już nie ma regulacji. A tu już nie ma, no, ale no ale patrz, już teraz skręciłem, już sztywno. Trochę. Widzisz? No i tylko pracuję na tym. No, bo to musimy do. Bo to jest po prostu, żeby wiesz, regulować ten, no. Nie? Teraz spróbujemy. To może tak nie będzie bujać tym całym opryskiwaczem. No tak. Ale jest masywna ta belka. To nie to co tamten. No jest go właśnie jest. Gruba. No i fajne jest to, że też pod spodem są schowane węże. Tam węże. Jest tylko, wiesz, belka i rureczki na prężenie. Tak, tam, a to daje fajnie, wiesz, nie są podatne na co? Na słońce i tak ich zaraz ślag nie trafi. No i teraz spróbuję. Wiesz, trochę inaczej, w sensie tak nie... O, patrz. Czekaj, ja spróbuję może przepiąć na odwrót. Jeszcze, może to coś da. Jeśli nie da, no to... Co? Można od razu nie. Spuścić. O kurwa. Pryskiwacz złożony, no i tak, koniec prezentacji. Tylko czekać na prezentację w polu. My pozdrawiamy i co? Następny odcinek z nowego nabytku. Pozdrawiamy, na razie.